Dzień dobry. Witamy Państwa w kolejnym odcinku Lubuskich Smaków. Dziś dla Państwa gotować będą panie z Koła Gospodyń Wiejskiego z Janczewa, Krystyna, Regina. Dziś ugotujemy dla Państwa sałatkę z fioletowych ziemniaczków. Do sałatki przygotujemy seler naciowy, rukolę, marchewkę, fasolę białą, którą polejemy sosem z musztardy, z miodu i soku z cytryny. Przyprawimy wszystko solą i pieprzem. Teraz ugotujemy fioletowe ziemniaczki, które niezbędne będą nam do naszej sałatki. A w międzyczasie, Reniu, proszę o przygotowanie następnych składników naszej sałatki. To ja pokroję seler naciowy, a moja koleżanka Krysia pokroi mi marchewkę. Kroimy wzdłuż na cieniutkie kawałeczki. A marchewkę kroimy w kosteczkę. Pokrojony seler wrzucamy do miski. Dodajemy do tego pokrojoną w kosteczkę marchewkę. Proszę, Krysiu, wrzuć marchewkę. Ja w tym czasie przygotuję fasolkę, która będzie trzecim składnikiem naszej sałatki. Dodajemy białą fasolę. I przygotowujemy teraz sos, którym będzie musztarda, miód i sok z cytryny, przyprawiony solą i pieprzem. I czekamy na ugotowanie się ziemniaczków. Ziemniaczki do dzisiejszej sałatki dostarczyła nam firma Holstar. Ziemniaczki są koloru fioletowego, zarówno skórki, jak i miąższu. Mają właściwości prozdrowotne, dlatego że posiadają przeciwutleniacze, mogą zapobiegać rozwojowi chorób naczyniowych serca lub nowotworowych. W trakcie gotowania się ziemniaczków do sałatki przygotujemy sos z oleju rydzowego firmy Semco, producenta olejów tłoczonych na zimno. Ja, Krysiu, przygotuję sos, a Ty w tym czasie dokrój marchewkę. Olej rydzowy. Wlewamy 4 łyżki oleju. Dodajemy łyżkę musztardy. Dodajemy łyżkę miodu, który nada sałatce słodkości. I wciskamy sok cytryny. Przyprawiamy pieprzem świeżo mielonym i solą do smaku. Krysiu, tak przygotowany sos polejemy, jak będziemy miały ugotowane ziemniaczki i pokrojone w kosteczkę, dodamy do naszych pozostałych produktów. Nasze ziemniaczki zaraz będą gotowe. Ugotowane i przestudzone ziemniaczki kroimy, proszę, Krysiu, sos, przekrawamy na 4 części. Obieramy ze skórki, kroimy grubsze kawałki. Może, Reniu, ja pomogę? Proszę bardzo. Pokrojone ziemniaczki, Krysiu, dodamy do naszej sałatki. Jak widać, ziemniaczki po ugotowaniu mają również piękny fioletowy kolor. Nasze pokrojone ziemniaczki dodajemy do pozostałych składników naszej sałatki. Mieszamy. Może delikatnie, Krysiu, posypiemy pieprzem i solą. Tak. I na końcu przełożymy. Dodajemy troszeczkę sosu, mieszamy i mamy gotową sałatkę do przełożenia. Proszę, Reniu, tak? Do miseczki. Dziękuję bardzo. Tą całość polewamy również
sosem. Matki polejemy naszym sosem. Można ozdobić ją jeszcze listkami brokoli. I nasza sałatka gotowa. Życzymy smacznego. Tak przygotowaną sałatkę podamy do drugiego dania, do którego wykonania zapraszam koleżankę z koła gospodyń z Janczewa, Basię. Koleżanka Basia przygotuje nam drugie danie, wstawi i opowie nam o tym, co będzie przygotowywała. Wstawiam ziemniaczki. W międzyczasie, jak ziemniaczki się będą gotowały, ja przygotuję kotleta de volaille. Do tego celu użyję oleju rzepakowego firmy Semco, producenta olei tłoczonych na zimno. I smażymy kotleta. Nasze ziemniaczki się dogotowują. Ja w międzyczasie smażę kotleciki, a koleżankę moją, Basię, poproszę o pokrojenie koperku. Kotlecik prawie gotowy. Jak tam, Basiu? Już gotowy, pokrojony. Czekamy na ugotowanie się ziemniaczków. Do podania drugiego dania użyjemy zastawy obiadowej Celebration, którą udostępniła nam hurtownia artykułów gospodarstwa domowego Boma w Gorzowie Wielkopolskim. Nakładam ziemniaczki. Posypuję koperkiem. Nakładamy naszego kotlecika. I dodajemy wcześniej przygotowaną sałatkę. Życzymy smacznego. Z pozostałych ziemniaczków koleżanka Basia zrobi roladę ziemniaczano-szpinakową. Ziemniaczki wykładam na deskę. Dzielę na cztery części. Jedną część odkładam, tą czwartą część dodaję mąkę, wbijam jedno jajko, proszę, proszę, i dodaję soli, zagniatam. Robię jednolitą masę, rozdzielam sobie na pół. Krysiu, proszę podaj mi folię, proszę rozwinąć na deserce. Pomagam. Proszę. Dobrze. Rozwałkujemy na grubość 1 cm. Tak. Na rozwałkowaną masę nakładamy wcześniej przygotowany szpinak, który podsmażony był na maśle z dodatkiem czosnku świeżego i pod koniec dodana była śmietanka. Smarujemy rozwałkowany placuszek. Porywamy folię. Za pomocą folii zwijamy roladę.
Przygotowaną roladę zwijamy w folię kilka razy. Końcówki folii związujemy. Tak przygotowaną roladę wrzucamy na gotującą się wodę osoloną. Gotujemy 15 minut. Po 15 minutach gotowania roladki wyciągamy z garka. Rozwijamy z folii. Przekroimy na pół i kroimy na plastry. Pokrojoną roladę układamy na talerz w plasterkach. Dajemy sałatkę. Smacznego. Przepisy wykorzystane w dzisiejszym odcinku dostępne są na stronie internetowej KGW Janczewo.